bang. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej kandydatów, którzy już w najbliższą niedzielę powalczą w drugiej turze wyborów samorządowych. Witam Panią Sylwię Kamis-Samsel, kandydatkę na wójta gminy Stara Dąbrowa. Dzień dobry. Witam Panią Danutę Ankutowicz, kandydatkę na wójta gminy Marianowo. Dzień dobry. Oraz witam Pana Jerzego Makowskiego, kandydata na wójta gminy Stargard. Dzień dobry. Witam również wszystkich Państwa, wszystkich przybyłych gości na dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, spotkanie będzie składać się z trzech części. W pierwszej z nich kandydaci podsumują pierwszy etap kampanii. W drugiej omówią zasady współpracy oraz podpiszą deklarację współpracy, której zakres zamierzają wdrożyć w życie po pozytywnie rozstrzygniętych wyborach samorządowych, które odbędą się w dniu 4 listopada 2018 roku. W ostatniej części będziecie mieli Państwo możliwość do zadawania pytań. Szanowni Państwo, bardzo proszę Panią Sylwię Kamis-Samsel o zabranie głosu. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Sylwia Kamis-Samsel, mam 38 lat, synka i męża. Od ponad 14 lat mieszkam na terenie gminy Stara Dąbrowa. Moja rodzina również wywodzi się z terenu gminy Stara Dąbrowa. Mam wykształcenie wyższe, ekonomiczne, o profilu turystyka, menadżer administracji publicznej, jak również zarządzanie nieruchomościami. Zdobyłam tytuł Kobiety Roku Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu z naszego powiatu starygardzkiego. Jestem radną już od 8 lat z ramienia sołectwa Kicko, jak również przewodniczącą Rady Gminy Stara Dąbrowa. Pierwsza tura za mną była fascynująca. Mega ludzie, którzy wkoło mnie się pokazali, jak również znajomości, które nawiązałam, dały mi moc dalszego działania. Wynik, który zdobyłam, 49,94, mówi sam za siebie. Odrobina tylko brakowała, aby wygrać tą pierwszą turę. Odbyłam 15 niesamowitych spotkań z mieszkańcami, jak również prowadziłam kampanię drzwi do drzwi. Mój program i moi radni, którzy obecnie weszli do Rady Gminy, to 10 wspaniałych osób, wyselekcjonowanych, tak naprawdę z wielkim doświadczeniem, którzy mogą w naszej gminie zrobić wiele. Nasz program jest rzetelny, możliwy do zrealizowania, jak również jest programem wypracowanym podczas spotkań z mieszkańcami. Jest odpowiedź na problemy, a zarówno potrzeby naszych mieszkańców. I chciałabym Państwa bardzo prosić o wsparcie w drugiej turze i żebyśmy mogli zawalczyć o naszą gminę. Dziękujemy bardzo. Oddaję głos Pani Danucie Ankutowicz. Dzień dobry, Danuta Ankutowicz. Jestem kandydatką na wójta gminy Marianowo. Mam 53 lata, mężatka, dwoje dorosłych, fantastycznych dzieci. Wyższe wykształcenie rolnicze, ukończono studia podyplomowe, między innymi z wyceny nieruchomości, między innymi z projektowania krajobrazów, między innymi z pozyskiwania funduszy europejskich. W tej kampanii, pierwszej turze, zdobyłam ponad 30% głosów. To było 442 głosy i był to dla mnie wynik bardzo wysoki, dlatego że ja jestem mieszkanką od gminy Marianowa od paru lat. Dlatego też powiem Państwu, bardzo się cieszę za to zaufanie, które mnie w tej chwili mieszkańcy obdarzyli. Ja również prowadziłam bardzo kampanię otwartą. Rozchodziłam z moimi radnymi tak samo, od domu do domu, od drzwi do drzwi. I to takie doświadczenie było bardzo ogromne, bo to były takie bezpośrednie rozmowy. Rozmawialiśmy o problemach gminy, rozmawialiśmy o oczekiwaniach gminy, mieszkańców. I powiem, że byłam bardzo też i pozytywnie przyjmowana. Zarzut może być taki, że ja bardzo krótko mieszkam w Marianowie. Jednakże moją pracą zawodową jestem związana z gminą Marianowa od bardzo wielu lat. Rozpoczynając w 90 roku pracę w doradztwie, w ośrodku doradztwa rolniczego w Baszkowicach, właśnie rozpoczęłam pracę zawodową tu na terenie gminy Marianowo. I przez wszystkie lata mojej pracy byłam z nią może nie związana mieszkaniem, ale związana z ludźmi.
Moje doświadczenie zawodowe jest też bardzo takie wielostronne, ponieważ pracowałam właśnie w doradztwie. Pracowałam i zajmowałam się wiele lat obszarami wiejskimi, jak również i rolnictwem, i edukacją, ochroną środowiska. Bardzo w tym okresie działałam społecznie, na takich bardzo wielostronnych płaszczyznach. Pomagałam zakładać stowarzyszenia, również aktywnie pracowałam w tych stowarzyszeniach, pracując równolegle zawodowo, zawsze bardzo aktywnie pracowałam społecznie. W tym roku otrzymałam też bardzo piękne wyróżnienie. W październiku tego roku otrzymałam na Kongresie Kobiet Wojewódzkim wyróżnienie dla właśnie kobiet pracujących na rzecz środowisk wiejskich, środowisk kobiet, pięknie zatytułowane Kobieta o Wielkim Sercu. Dlaczego startuję na wójta gminy Marianowo? Proszę Państwa, ten pomysł właściwie urodził się wśród grupy osób, które mnie bardzo do tego namówiły. I dlatego zastanawiałam się, dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować, jeżeli mam doświadczenie, bardzo wielostronne doświadczenie pracy z ludźmi, szczególnie z ludźmi. I poprzez moją pracę i społeczną również z samorządami. I dlatego, proszę Państwa, to jest moje podjęcie, to jest moje wyzwanie. Ja chciałam jeszcze jedno też podkreślić, czego tutaj chciałabym powiedzieć, że w pierwszym turze pracowałam z fantastycznymi ludźmi. Chciałam im w tej chwili tu podziękować. To jest bardzo ważne. Może są to osoby, które nie weszły do, nie pozyskały mandatów, ale pięknie ze mną pracowały, pięknie mi zaufały. I chcę podziękować. Chcę podziękować pani Monice, pani Zosi, pani Sylwii, pani Teresie, przepraszam, i fantastycznym panom, Adamowi, Darkowi, panu Jarkowi. To się im należy. To jest jedna rzecz. Ja chciałam jeszcze też zwrócić jedną uwagę. Proszę Państwa, rozbudziliśmy takie emocje wyborami w pierwszej turze, że w Marianowie wzięło udział w wyborach 77% mieszkańców. Proszę Państwa, to jest piękny wynik. I ja jestem dumna, że gmina Marianowa jest tak pięknym społeczeństwem obywatelskim. I tak proszę dalej, następna tura, o udział w wyborach i pokazanie, że rzeczywiście budzi się fantastyczne społeczeństwo, które chce decydować o sobie. Czy jeszcze mogłabym coś więcej powiedzieć? Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo. Zapraszam pana Jerzego Makowskiego. Dzień dobry Państwu. Jerzy Makowski, lat 57. Moje doświadczenie samorządowe jest bardzo, bardzo długie. Zaczynałem w latach 90. jako sołtys w swojej miejscowości. Tam pracowałem, tam się uczyłem. Tam się rozwijała moja rodzina w Lipniku. 8 lat, dwie kadencje sołtysa. Równolegle praktycznie byłem też radnym gminy Stargard w tym czasie. Byłem członkiem zarządu Rady Gminy. Byłem również przewodniczącym komisji rewizyjnej. To doświadczenie spowodowało, że zostałem powołany na zastępcę wójta gminy Stargard. No, odległe czasy, 2002 rok. To jest mija czwarta kadencja moja jako zastępcy i dlatego postanowiłem wykorzystać swoje doświadczenie. Doświadczenie zawodowe, życiowe, współpracy z mieszkańcami. To jest bardzo istotne, że z nimi rozmawiamy. Należy rozmawiać z mieszkańcami, bo te dobre pomysły, te dobre inicjatywy same się nie rodzą. One się rodzą zawsze gdzieś. One przychodzą do nas, żebyśmy mogli spełnić ich, powiedzmy, chęci realizacji wszystkich zadań. Nie wszystkie możemy zrealizować. My wszyscy tutaj obecni wiemy, że budżety są gmin takie, jakie są. Realizacja wielu zadań byłaby po naszych myślach wspólnych. Ja w swoim haśle wyborczym zawsze mówię, że wszyscy jesteśmy gospodarzami naszej gminy, bo tak należy to traktować. Bo nie tylko sami tworzymy jako urząd, ale pamiętać i rada, ale mieszkańcy. To mieszkańcy przychodzą z propozycjami, z potrzebami, a my mamy je wykonać w miarę naszych możliwości. I chyba w tym momencie powiem, że
osiągając ponad 37% wynik wyborczy w pierwszej turze. Na mnie oddało ponad 1800 mieszkańców gminy Stargard głosy. I dzisiaj muszę im podziękować, ale zarazem obiecać, że będę robił i wykonywał to, co mieszkańcy ode mnie oczekują. Bo naprawdę to doświadczenie powoduje, że no nie mogę stać obojętnie według problemów mieszkańców, według problemów moich wyborców. Wynik osiągnięty to również duże poparcie lokalnych stowarzyszeń, podmiotów, które na terenie gminy. Mamy przecież koła gospodyń, mamy LZS-y, mamy stowarzyszenia w poszczególnych sołectwach i oni też oczekują, że będzie pomoc z naszej strony. Tutaj jesteśmy naprawdę gminą administracyjnie specyficznie zlokalizowaną i położoną. Mieszkańcy nasi to wszyscy wokół miasta Stargard. To też jest specyfika tej gminy, jeżeli chodzi o transport, o szkolnictwo, edukację. To również są problemy, z którymi ci mieszkańcy spotykają się i ocierają się na co dzień. I tu trzeba mieć naprawdę otwarte oczy i słuchać tych mieszkańców. I ja tak zawsze do tego tematu podchodziłem. Myślę, że tutaj należy wspomnieć, że w pierwszej turze pan Marek Garbigajuł, który wystartował po raz pierwszy jako kandydat na wójta gminy Stargard, osiągnął również bardzo wysoki wynik. Jest to wynik ponad 1000 głosów, czyli procentowo 25%. I patrząc na nasze programy wyborcze, na nasze chęci pomocy mieszkańcom, postanowił pójść dalej ze mną. I dzisiaj wszystkim mieszkańcom, panu Markowi, jego wyborcom, moim wyborcom, dzisiaj może powiem, że naszym wyborcom, za to wszystko bardzo dziękuję. W stowarzyszeniach również pracuję dosyć od dawna. To właśnie tutaj obecne panie, które są kandydatki na wójtów, to my się otarliśmy po raz pierwszy w stowarzyszeniu WIR, Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Ja jestem dzisiaj jej wiceprezesem od samego początku i myślę, że wspólne nasze działania na rzecz wszystkich gmin w ramach pewnych porozumień, pewnych doświadczeń, zaangażowania się mieszkańców w te tematy, to również powinien być nasz wspólny sukces. I dlatego myślę, że dzisiaj się spotkaliśmy. I proszę wszystkich mieszkańców o poparcie w drugiej turze wyborów, 4 listopada, tak bardzo ważnych dla nas jako oddolnych inicjatyw samorządowych, bo ludzie z doświadczeniem, nie przypadkowi, zawsze pomogą i zrealizują więcej tematów, jako nawet czasami kontynuacja pewnych założeń, zamierzeń, ale dzisiaj wszystkich proszę o udział w wyborach 4 listopada bieżącego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie ma szczególny charakter, bowiem obecni kandydaci już deklarują wolę współpracy na wielu płaszczyznach. Teraz właśnie nadszedł czas, aby poznać szczegóły wspólnych przyszłych działań. Zapraszam. Proszę Państwa, znamy się, jak już tutaj kandydat na wójta, pan Jerzy Makowski gminy Stargard powiedział, znamy się już od kilkunastu lat. Nasze pierwsze tematy były podejmowane właśnie w stowarzyszeniu WIR, jak tworzyliśmy to stowarzyszenie, jak ubiegaliśmy się o pierwsze środki. Inicjowaliśmy jakby program i strategię rozwoju dla stowarzyszenia WIR. Tworzyliśmy ją, wpisywaliśmy ją wspólnie razem z naszymi członkami. W związku z tym podjęliśmy takie działania, abyśmy razem mogli zrobić więcej, bo wspólnie możemy więcej i to jest właśnie to nasze hasło. Ja wiem, że ze względu na to, że znam kandydatów, zarówno panią Danutę Ankutowicz, kandydatkę na wójta gminy Marianowo, a zarówno pana Jerzego Makowskiego, wiem, że mogę im zaufać, wiem, że mogę zawsze na nich liczyć, ale również liczę na to, że mamy doświadczenie w różnych dziedzinach. Ja 12 lat w samorządzie, może nie mam takiego wyniku jak moi koledzy, ale dużo się nauczyłam, dużo zobaczyłam. Również doświadczenie jako dyrektor Biura Strategii w Urzędzie Miejskim w Stargardzie dało mi tą pewność siebie i pokazało mi, jaką drogę powinnam wybrać. Nasze samorządy mają wspólne problemy. Ostatnie tematy, ostatnie lata, które pokazywały przede wszystkim w środowisku, czyli tak zwany problem melioracyjny, który
tworzyły się zlemie na terenach naszych gmin, tak jak Gogolewo, Kiczarowo lub Kicko-Krzywnica, nam pokazało, że musimy się zmierzyć z tym problemem. Jeden z takich pomysłów właśnie jest utworzenie spółki wodnej, na której możemy pozyskiwać środki zewnętrzne. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych mamy cała nasza trójka bardzo duża. Realizowaliśmy te projekty razem, jak również i osobno. Dlatego wiem, że możemy razem na siebie liczyć. Ale to nie tylko w tej dziedzinie. Również widzimy płaszczyzny w sferach społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, dlatego że to są podobne tematy. Gmina ma obowiązek realizować swoje zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i będziemy się razem spotykać przy tych problemach, a w nas i w grupie jest moc większa. Chcemy rozmawiać z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, takimi, którzy mają dzisiaj prawo i środki o dofinansowanie. Uważam, że powinniśmy takie rozmowy wspólnie prowadzić, dlatego że wtedy większą mamy moc. Dzisiaj w środkach unijnych zasada jest tak zwanego sieciowania. Czym więcej gmin, czym więcej członków w danym projekcie i beneficjentów, tym większa możliwość pozyskiwania środków. I na to nastawiamy się. Chcemy również opracować po udanej oczywiście drugiej turze dla nas wszystkich, opracować plan naszego dalszego działania, tak aby mieszkańcy naszych gmin czuli się bezpiecznie. Liczymy również na to, że nie tylko my jako włodarze, ale również nasi mieszkańcy będą mogli się porozumieć na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej, społecznej, jak również nasze rady, które będą mogły wymieniać się własnymi doświadczeniami i pomysłami. Proszę Państwa, dzisiaj są środki zewnętrzne, które nam mogą w tym pomóc, a w takiej drużynie jak nasza, trzyosobowej, i jeżeli nam się uda być przedstawicielami naszych gmin, to uda nam się pozyskać te środki. To jest ta gwarancja. A to, że się znamy, to, że sobie ufamy i to, że mamy wysokie kompetencje, daje nam możliwość osiągnięcia tego sukcesu. Dziękuję bardzo. Zapraszam kandydatów do uroczystego podpisania deklaracji współpracy. Będzie pięknym kolorem, kolor zielony, kolor nadziei. Tak jak Pani sobie powiedziała, razem możemy więcej zrobić. Każde partnerstwo to jest ogromna wartość dodana w każdym względzie. I ubiegania się o fundusze. Zawsze jesteśmy większą siłą, zawsze mamy więcej, teraz się mówi, do punktów, tak? I wzajemna współpraca to też takie doświadczenie, wymiana doświadczeń. Obyśmy mogli razem współpracować. Prosimy naszych wyborców. Ja też jeszcze z mojej strony. Takie do moich mieszkańców gminy Marianowo. Jeżeli chcielibyście mieć takiego wójta, Danuta Angutowicz, zapraszam na wybory 4 listopada. Jeszcze raz potwierdźmy te kapitalne punkty frekwencji.
dziękuję ślicznie. Ja zapraszam serdecznie jeszcze do wspólnego zdjęcia. Bardzo proszę o wstanie z deklaracjami. I na tyle może prezentacji. Jak już wspomnieliśmy, znamy się nie od dziś i ten czas naszych zebranych doświadczeń, jak również naszej współpracy pokazuje na to, czy nie zawsze jesteśmy na takich stanowiskach, jakbyśmy chcieli, to i tak będziemy to kontynuować. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, przecież byłam również pracownikiem pana wójta, byłam na stażu, to pierwsze szlify zdobywałam właśnie w gminie Stawia. To dzisiaj pokazuje, że możemy współpracować i do tej pory współpracujemy z Danutą. Znamy się również ze Stowarzyszenia WIR, spotykamy się na różnych przedsięwzięciach, spotykamy się w realizacjach właśnie stowarzyszenia, piszemy projekty. Dalej jesteśmy razem. Dzisiaj spotkaliśmy się też po to, żeby to podkreślić, żeby pokazać, że właśnie wspólne, jakby w nas jest taka siła i moc na dalsze działania. Co się stanie? Zobaczymy, ale liczymy na to, że nasi mieszkańcy, naszych gmin zobaczą, że mamy pomysł, bo to, że dzisiaj się spotkaliśmy, to znaczy, że już mamy pomysł współdziałania. My deklarujemy już współpracę, nie jak będzie po wyborach. I dlatego chciałabym prosić wszystkich mieszkańców naszych gmin, aby docenili to, że my mamy plan działania już teraz. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie w tej kampanii, w tej drugiej części, jest zawsze trudniejszy etap kampanii. Na pewno Państwo też potwierdzacie. Chcemy pokazać mieszkańcom, że my po prostu pracujemy. Skupiamy się na naszych działaniach, na naszych pozytywnej pracy, na szukaniu działań, które nas będą pomagały nam. Takiej pozytywnej kampanii, budowanie pozytywnej kampanii, bo to jest najważniejsze, proszę Państwa. I właśnie tej pracy bardzo, jak to się tak ładnie mówi, konstruktywnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze? Może ja się odniosę do zaproszenia. Szanowni Państwo, jestem z wykształcenia rolnikiem. Pracowałem w rolniczej dosyć długo. Myślę, że to moje przygotowanie zawodowe, pracując w gminie typowo rolniczej, i znając problemy, o tych problemach rozmawialiśmy już wcześniej wspólnie, ale potrzeba taka zrodziła się dlatego, że ci rolnicy przychodzą do nas. Zarówno rolnicy z gminy Stara Dąbrowa, z gminy Marianowo, z gminy Stargard. Ja na te spotkania jeździłem z rolnikami. Ten każdy rok w naszym rolnictwie jest specyficzny. Coraz trudniejszy. Tak, ale tutaj należy podkreślić, że melioracje to tylko nie nawadnianie, to również odwadnianie. I tego doznaliśmy, tego przykładu w zeszłym roku. Przy tak obfitej ilości opadów to pokazało, jak istotnym elementem jest melioracja. Melioracja wspólnie, bo nie da się odciąć rowu od gminy do gminy i koniec. Nie możemy funkcjonować sami. A ta potrzeba wystąpiła na terenie trzech gmin. Zeszłoroczna potrzeba wspólnego działania.
I tutaj dzisiaj należy podkreślić, że te spółki wodne, spotkanie paszkowickie podkreśliło, jak wielka rzesza rolników przyszła na to spotkanie i mówiła, bo dzisiejsza susza pokazała, jak ważna jest melioracja, ale również zeszłoroczne opady pokazały również, jak ważna jest melioracja. I tutaj stawiamy czoło, żeby podkreślić potrzeby rolników. Na tych naszych gminach typowo rolniczych należy ten element nie zauważyć. Należy go wspierać, popierać i po to się spotkaliśmy, żeby te działania, ta kontynuacja działań, bez względu na wynik wyborczy, ale jest taka potrzeba i my dlatego chcemy wspólnie to realizować. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa jakieś pytania do kandydatów? Jeszcze chciałbym zapytać, czy jeżeli już ta współpraca w zakresie spółki wodnej będzie, że tak powiem, w toku, czy Państwo jeszcze jakieś inne inicjatywy wspólne podejmiecie w zakresie współpracy Waszych trzech? Oczywiście, że tak, bo melioracja to jest takim numer jeden. Pierwszym jakby pomysłem, żebyśmy tutaj usiedli razem, to była melioracja, ale później rozmawiamy przecież nie. Pani właśnie sobie powiedziała, wszystkie inne projekty, ta wymiana doświadczeń. Chcemy się spotykać razem w tych gminach, jeżeli chodzi nawet o organizacje pozarządowe, nawet o gospodyń wiejskich, nawet od naszych radnych, żebyśmy wzajemnie wymieniali się doświadczeniami. Każde spotkanie, każde tutaj, nawet pobyt w innej gminie daje nam pewne doświadczenie, jak można robić inaczej. Może przenieśmy dobre, tak zwane praktyki, również i u nas. Dlatego tutaj bardzo szeroko chcielibyśmy współpracować. Melioracja jest numer jeden. To był takim pomysłem, który spowodował, że my tutaj jesteśmy razem. Ale myślimy o bardzo wielu projektach. Zarówno projektach inwestycyjnych, jak i projektach społecznych. Tu już nie będziemy wymieniać, czy to liderowskie projekty, czy interregowskie projekty. Proszę Państwa, 5 lat pracy. Poszukiwanie możliwości, wspieranie się razem. Razem partnersko pisanie projektów. I pracujemy, i działamy. Tak jak już wcześniej powiedziałam, dzisiaj moda w pozyskiwaniu środków unijnych i dodatkowe punkty daje to, że właśnie jest współpraca na kilku beneficjentów. To daje dodatkowe punkty uzyskania środków do dofinansowania. Przykładem takim namacalnym jest dzisiaj Interreg, małe projekty, które ja jestem akurat oceniającą również te projekty. I tam pokazujemy to, że mamy partnera z Niemiec, ale to, że pokazujemy, że odzwierciedlenie i jakby odzew mieszkańców jest na kilku gminach, daje dodatkowe punkty i dodatkowe możliwości pozyskiwania tych środków. My nie spotkaliśmy się dzisiaj tylko po to, żeby rozwiązać jeden problem. My widzimy potrzebę i widzimy swoje możliwości na naszych wszystkich gminach w różnych przestrzeniach. Doświadczenia zarówno Danuty, jak i Jerzego są bardzo ogromne. W związku z tym możemy wzajemnie z nich korzystać. Moje doświadczenie w mieście jako dyrektora strategii też pokazuje to, że jestem osobą, która może podołać temu wyzwaniu. W związku z tym podjęliśmy takie działania i będziemy dalej podejmować. Jeszcze może trochę historii tutaj do tej współpracy. Dlatego, że na początku jestem w stowarzyszeniu WIR, gdzie w ten czas to stowarzyszenie tworzyły 4 gminy. Później się powiększyły 4 gminy naszego powiatu. Później poszerzyliśmy swoją działalność do 6 gmin. Dzisiaj już poszliśmy dalej. Nie tylko w ramach powiatu pracujemy. Dzisiaj mamy Pyrzycę, mamy okolice Drawska. My dzisiaj naprawdę pracujemy w wielu płaszczyzna wspólnie dla dobra samorządów lokalnych i ta nasza współpraca z kilkunastoma gminami dzisiaj naprawdę nam się układa i wspólnie tworzymy dobro mieszkańców, czyli naszych wyborców i myślę, że dalej będziemy to kontynuować, bo to się nie da tak rozdzielić. Po prostu to ma być współpraca wszystkich gmin dla dobra jej mieszkańców. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno. Proszę. Ja powiem właśnie odnośnie Stowarzyszenia WIR, tego naszego Stowarzyszenia Liderowskiego. Zaczynaliśmy od 4 gmin. Tak. Mamy tych gmin, nie wiem, 16 gmin chyba. I to znaczy, proszę Państwa, to tylko jest przykład, że chcemy wszyscy ze sobą współpracować i ta współpraca się nam opłaca. Bo gdyby tak nie było, to albo byśmy zostali cały czas przy 4 gminach, a może, bo i są takie grupy liderowskie, które nie wytrzymały i nie dalej nie kontynuują tej pracy.
A więc to jest tylko potwierdzenie, że tylko razem, tylko zgoda buduje. I możemy osiągnąć wspólny cel. Tak jest, wspólnie możemy więcej. Wspólnie możemy więcej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie naszym kandydatom? Ja Pani Sylwii bym chciał jeszcze jedno pytanie. Proszę. Wracając do pierwszej tury. Jak się Pani poczuła, gdy dowiedziała się Pani, że dwa głosy zabrakło? No sytuacja była naprawdę ogólnie niesamowita, bo euforia, siedzieliśmy wszyscy akurat w moim mieszkaniu w Kicku i euforia była taka, że weszło do rady 10 naszych radnych z wynikami po prostu powalającymi. W związku z tym oczywiście było mi przykro, że tak mało głosów zabrakło, ale byłam szczęśliwa, że taka moc jest w naszej Radzie. Ja z doświadczenia 8 lat radna wiem, jak ważne jest, aby radni ze sobą współpracowali. Pokazaliśmy kilka projektów, które realizowaliśmy w ostatnim czasie jako nasza właśnie grupa, bo my kampanię nie rozpoczęliśmy miesiąc, dwa przed wyborami. My ją już tworzymy od kilku lat. Mamy Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kicko. Ja wiem, że na moich mieszkańców mogę bardzo liczyć w każdej sytuacji. Są to przedsiębiorcy, są to rolnicy, są to zwykli mieszkańcy, są to nauczyciele. Dzisiaj to poparcie, które ja mam, daje mi ogromną siłę do dalszego działania i do dalszej walki. Oczywiście, że się zdenerwowałam, oczywiście, że byłam zła, bo lepiej jest przyjąć tych głosów przynajmniej 100, że mi zabrakło, niż te 2-3 głosy. Byłam wściekła, ale powiedziałam, przy tak mocnej grupie, przy takich wspaniałych ludziach i przy takim odzewie na to, uwierzcie mi, że mam maile, telefony, dlaczego? Dzisiaj ludzie wiedzą, że ten 1-2 głosy jest ważny. Dzisiaj ludzie mówią, że pójdziemy na te wybory, bo wiemy, jak mało zabrakło, więc liczę na to i proszę moich mieszkańców, aby zawalczyli o mnie jeszcze raz z taką frekwencją, jak była właśnie w Starej Dąbrowie, 66%, rewelacja. Proszę o więcej. Każdy głos ma znaczenie. Tak. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś chciałby coś zapytać, nie? Dobrze, jeżeli nie macie Państwo już żadnych pytań, kończymy dzisiejsze spotkanie i bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.